No halo, 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 dzień dobry. 11. Budziłem się o 10, wstałem 11, zanim ruszę będzie 12. Dzisiaj mamy niewiele w sumie, bo wczoraj pocisnąłem 870 km. Więc myślę, że żeby zmontować odcinek, umyć auto i to nieco ogarnąć, to jeszcze o 24, pierwszej w nocy będę na miejscu. A auto umyć muszę. Bo ono po tej Szwecji po prostu wygląda jak... No ale nic, ja idę się kompu. A was zapraszam na kolejny odcinek. Pyk! The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oj, halo, halo. Niemcy. Nie wiem, czy to auto dzisiaj umyję, bo tu... Powiem wam, że dzisiaj jest trochę rzeźko. Przez to, co jest trochę rzeźko, to trochę się boję to auto myć. Żebym nie przymarzł. No, ale zobaczymy. Mam myjnię opatrzoną za 50 km. Przed chwilą zmontowałem odcinek. Idziemy do toalety i zostało jeszcze 500 km na dzisiaj. A jest już po 17 grubo. Więc tak jak planowałem, północ pierwsza w nocy powinien być na miejscu gdzieś. Tylko że jest co robić. W Niemczech, jak widać, pandemia swoje robi. Wszystko pozamykane, ale można brać żarcie na wynos. Przynajmniej tyle. Ulala. O. I taka sytuacja. Jest mój starek zakupiony. Ciekaw jestem, bo ogólnie to tak. Kolega mi mówił, że na tej granicy, na St. Louis, pojadę na St. Louis na granicę, czyli od strony francuskiej przy Basel, on tam stał na noc. Dlatego, że na granicy, jak wszyscy wiemy, jest pełno policji. Tak myślę, że chyba sobie zaparkuję na noc w Niemczech, jednak mimo wszystko jakoś tak bardziej to do mnie przemawia. Kurde, obrysówka mi się zjarała, no. Powiem wam, że biedna myjnia. Nie ma jak kupić kartą żetonów, tylko gotówka. A ja gotówki nie posiadam w walucie euro. Smuteł. Smuteł wielkie, ale jadę dalej, 490 na parking. Trudno, najwyżej będę myślał, żeby jutro umyć gdzieś to auto, a Weronika jak zawsze w tle musi hałasować, bo przecież... Totalny rozgardiasz mam w aucie. Muszę to w końcu posprzątać. A topa muszę schować. Za dużo tego. Słuchajcie. Ledwo to zaparkowałem w tych Niemczech. Bo chłopaki busami poparkowali tak. W miejscach, gdzie by się zmieściły 4, mieszczą się tylko 3. Czasami jak patrzę, jak ktoś parkuje. Zwłaszcza w Niemczech. Gdzie, jak wiemy, a wy pewnie wiecie, bo ja często o tym gadam, w Niemczech parkingi to jest towar deficytowy. Czyli nie tyle parkingi, to miejsca parkingowe, to jest towar deficytowy. Więc jakby nie rozumiem totalnie takich zachowań. Trzeba się pozamykać z tym wszystkim.
Trzeba też powiesić zasłonkę, bo nie lubię, jak ktoś mnie podgląda, jak śpię. I trzeba by było iść spać, bo późno się zrobiło. Jest prawie druga. I miejmy nadzieję, że jutrzejszy dzień przyniesie więcej ciekawych akcji i więcej ciekawego wszystkiego. Zobaczymy. Odprawa i zrzutka w Szwajcarii. Dobry. St. Louis, granica. Niestety wczoraj przy paru próbach nie udało mi się znaleźć myjni, na której zapłacę żetonami. I auto wygląda jak wygląda. Idziemy się odprawić. Jest po 8 już. Na granicy była kolejka, słuchajcie. I to kolejka, w której generalnie stanęły sobie ciężarówki na pauzę. A kilka osób tego nie zauważyło. Dwa rzędy kolejki, bez sensu. Słuchajcie, to tu się od Janie Pawła na tej granicy, to hej. Sprawa wygląda tak, jestem odprawiony już. Musiałem z buta, tam macie biura, nie? Z tych biur trzeba z buta przepierdzielić na bramki i na bramkach Francuzi muszą wam podbić kwita. Mało tego, tamte biura to są tam, o. Nawet jak macie tę jedynkę, też musicie zaparkować na parkingu i zapierdzielać, podbić tę jedynkę. To się generalnie kupy nie trzyma, bo po niemieckiej stronie jest to w dużo bardziej cywilizowany sposób rozwiązane. Ale no, to są Francuzi. Tu nic nie zrobisz, nie pomalujesz. I masterka na wadze. Masterka na wadze. A tenik zdziwiony, bo gościu waży tylko 3 tony, nie? Takie what? Kazał mu otwierać pakę właśnie. Nowy WRX jechał. Słuchajcie, zatrzymałem się na stacji. Idę się zapytać, czy mam jakąś toaletę. Rozładowany już. To jest zima, proszę Państwa. Auto zimą utrzymać czystości to graniczy z cudem. Autentyk. Powiem wam, że dzisiaj się cały dzień spędziłem przy laptopie. Przepraszam, że ten odcinek jest taki krótki,
Ale po pierwsze, mój głos przez te 7 dni live'owania wygląda jak wygląda, czy brzmi jak brzmi. Po drugie, ogarnąłem naprawdę, naprawdę sporo na kanale na Twitch, na którego serdecznie Was zapraszam. Montuje się właśnie odcinek na jutro. Ja muszę ogarnąć Saigon na łóżku i spać. Jest pierwsza w nocy. Jest lepiej niż myślałem. Myślałem, że ku drugiej pójdę. Ale jest pierwsza w nocy, idę spać. Przed 8 trzeba wstać i jechać na załadunek. Także... co mogę powiedzieć? Do zobaczenia jutro. Całą stację na Pratern rozkopali, ale to pokażę Wam jutro, bo dzisiaj też już jest ciemno. No i tak, no. Lindy ty. Mil się. Damian, nigdy nie będziesz szczupły. W środku ma jakiś taki... no, krem. Dobra.